Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Tak, taki wstęp, taki straszny, bo jest noc, kochani, jest noc. Mamy 260 esencji na 480. No i co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy próbowali przeżyć. Ja sobie może zrobię jeszcze jedną deskę z gwoździami, co wy na to? To jest dobry pomysł. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. W sumie mamy kij. Nie, to nie jest dobry pomysł. Czy my możemy to przejście naprawić? Nie możemy niestety, szkoda. Tu widzę, że mamy jeszcze kolejne w razie czego sloty. Wytrych na razie zostawimy. To też możemy na razie zostawić. Chociaż nie wytrych, co ja sobie wezmę. Czy mi by się przydało zrobić pochodnie? Przydałoby się, tak na zaś. To odstawmy. A czy mogę ulepszyć na przykład kij? Nie, niestety nie. Nie da się. No i mamy noc. Dobra, pyk. Zamykaj to. Nie barykaduj, nie otwieraj, po prostu trzymaj wannę. Nie śpię, bo trzymam wannę. Trzymamy wannę. Coś czuję, że może nam się to przydać. Pierwsza noc w nowym lokum. Coś wlazło. No ciekawe. No i się przydało chyba. Siedzi tu. Widać tylko jego kij. Może się zbugował. Mam taką nadzieję w sumie. Jem po głowie. Wąt do piekła. Jezu. Brania kartki, co to jest? O, kartki z PRL-u, papierosy. Marcin jakiś tam. Najpierw, ale kiedyś to były kartki. Szmata. Mogę puścić tą wannę i zamiast tego... Co tu się pali? Co tutaj w tej grze się dzieje? O, ale mnie wydygał. Będę jedno kolejne ubrania? Skąd to się wzięło? Od dzikusa? Nie wiem, czy nie byłoby dobre barykadowanie drzwi na noc. Czy ja tego nie zauważyłem wcześniej? Nie wiem. O, mamy mało HP. Tego nie zauważyłem. Dobra, użyjmy sobie tego. Co tu się dzieje? O nie. O nie. To jest znacznie ciężej. Au. Kurde. Więcej was matka nie miała?
Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Dobrze, że użyłem tego bandaża, bo byłby problem. Dobra. Chyba się udało. Ale naprawdę, to jest przejebane. To jest przejebane. Dzień szósty. Dobry panie handlarz. Mężczyzna stoi nieruchomo. Dobra. Stąd nie ma wyjścia, bracie. Gdy upewnił się, że drugie zdanie też przeczytałem, wyjmuje z worka pełen karnicer benzyny i stawia go przede mną. Dziękuję. Dobra, czy coś mogę od ciebie kupić sensownego? Długa lufa. Dobra, na razie grzybki. I coś mi się wydaje, że przed oknami postawiam właśnie te pułapki. Bo to jest ciężkie. To jest ciężkie. No i teraz pytanie. Ojej, przenieś. Jak ja z tym wyjdę, to się czas uruchomi, czy nie? Trochę nam zużyło tego paliwka. Dobra, skoro i tak mamy w tej chwili troszeczkę wolnego, to ja ogarnąłbym tą barykadę tutaj. Ale może zanim to zrobię... Może zanim to zrobię, zróbmy pułapki? Tak, jedna tu. No bo i ze dwie tu nawet. Albo jedno tu, jedna tu. Jest to plan. Powiedzmy. Da się przekręcić? Nie da się przekręcić. Nasza pierwsza pułapka. Druga niech będzie tutaj. Z tego powodu, że jakby nas zaszły z dwóch stron, to by był mega problem. I trzeba uważać teraz właśnie na to przejście. Dobra. I teraz tak, barykada okna. Już będziemy mieć to z głowy w sumie. A jakbyśmy chcieli rozebrać barykadę, ciekawe ile to kosztuje. Może ja spróbuję sobie właśnie zrobić barykady teraz na drzwi. Dobra, benzynka niech tu się dzieje. Kisz ma ta lampa. Dobra, no, pochodnie. No i może z jednej bandaże sobie zrobimy, co? Tak na zaś. Bo widzę, że tutaj czasem się te bandaże jednak przydają. Dobra, żegnamy pana. No i co? Lecimy do domu Piotrka. Zobaczmy, co to jest za postać. Ja sam to okno zabarykadowałem? Serio? Nie przypominam sobie. Odwieźmy studnię. Już widzę, że mamy full HP. Dobra, nieważne. I lecimy do domu Piotrka. Gdzieś jest na wschodzie. Na wschód od nas. Słyszałem. Tam jest Nogałgan. Powalone drzewo. Zapiszesz sobie to. Nie zapiszesz sobie tego.
To nie jest dla ciebie punkt jakiś ważny. Co to jest? Czy to jest dom Piotrka? Coś tam jest. Hej Piotrze. Piotrze. Co tu może być? Jezu, jakie złomowisko. Co to kurde jest? Sterta złomu. Niech luj nie pospawa na sterta złomu. Czy ja tu nic nie znajdę? Co mogę zlutować? Przyjrzyj się, rozmontowany traktor. Kiedyś to był traktor, teraz jest to puste, porodzewiałe nadwozie, z którego wiem, to wszystkie przydatne części mechaniczne. Czuję silny zapach benzyny. Koło traktora. Śmieci. Grzyby. Dużo grzybów. Skrzynia, przeszukaj. Benzyna, alkohol i zapałki. Znów to cudo. Dobrze, że mam pochodnie. Dobra, ale najpierw jeszcze zobaczmy tutaj, co jest. To wnętrze wygląda jak skład złomu. Ściany pokryte są grzybem oraz pańczynami. Strasznie tu duszno. Wanna, ubrania, nic nie ma. Skrzynia. Bierzem ją. Pocztówka z portretem mężczyzny. Na zdjęciu ktoś napisał długopisem 1931. Niebo jest ciemne, a ziemia niebieska. Taśma. Czuję zapach kalafonii. O, dlatego go dzisiaj i wczoraj czułem w sumie. Zamknięte, potrzebuję klucza. Kogo licho niesie? Nie wychodzę, dopóki ta bestia panoszy się po moim garażu. A, tam chodzi pewnie jakiegoś psa. No dobra. Bestia, powiadasz, tak? Chodź tu, burek. Już po burku. Skrzynka. Tu grzybki kolejne. Pudełko z narzędziami, fuck yeah. Rysunek techniczny. Co to kurde jest? No to do rysunku technicznego to troszeczkę mu brakuje. Brak miejsca w ekwipunku. Niedobrze. Dobra, doceniam to mięso. Worek gwoździe. 100 razy worek gwoździe. Już nie ma bestii. Wychodź. Piotrek. Kim ty jesteś? Ojej, nie słyszałem jak wchodzisz. Oczy chłopaka błądzą po całym pokoju. Wczoraj znalazłem taki metalowy zawijasek, leżał sobie w trawie. Nie lubię trawy. Jest taka śliska i łaskacze w stopy. Wolałbym, by zamiast niej były, no nie wiem, takie metalowe zawijaski właśnie. O! Metalowe antenki drucianej czapki zadygotały nagle. Masz jakieś metalowe zawijaski? Pewnie. Zdjęcie drogi. Rakietę zbuduj. Drogą do domu nie wrócisz. Rysunek techniczny. Plan mojej rakiety kosmicznej jest już prawie gotowa. Rozmontowałem celutki traktor, by ją skonstruować. No, ale zabrakło mi kilku części. Kilku bardzo ważnych części. Na przykład takiego lustereczka błyszczącego. No i takiego prostokątnego pudełka z drucikami i... Chłopak zamyślił się. Gdybym miał tylko więcej traktorów, na pewno poleciałbym w kosmos.
Przepraszam, plastikowa kurka. Miałem kiedyś taką. Przetopiłem ją na idealną kulkę, żeby wyglądała jak księżyc. Wszystko, co plastikowe, przytopiłem na księżyce. Piotrek ożywia się nagle. A, widziałeś mój pojazd? Jest już gotowy. To znaczy, no, prawie gotowy. Tylko kilku części mi brakuje. Będę musiał znaleźć. No, i trzeba tylko przykręcić taką osłonkę. Tę taką od sprężynki, bo ostatnio odpadła. Jak wchodziłem do kokpitu, to przywaliłem głową i... No i odpadła. Już myślałem, że lecę, ale tylko światło zgasło. Pocztówka z portretem mężczyzny. Też mam takie. To takie piękne zdjęcie. Tylko tyle mi powiesz? Plotkuj. Dziś nie zmrużyłem nawet oka. Co luzieńką noc myślałem o tej wielkiej metalowej pokrywie z traktora. To taka piękna pokrywa. Idealna pokrywa po prostu. To znaczy, no prawie, bo trzeba było ją trochę ponaginać jakimś śrubokrętem i będzie mnie osłaniać przed pyłem kosmicznym. O. Piotrek posmutniał nagle. Pył kosmiczny jest wszędzie. Lubię w nocy patrzeć w gwiazdy. Czasami widać wtedy migające punkciki. To statki kosmiczne i rakiety, rzecz jasna. Za dnia niebo jest strasznie nudne. Ani gwiazd, ani statków, ani rakiet. Nic. Czasami tylko te śmieszne jakieś kreski z białego dymu. Wczoraj jedną widziałem. Tam, daleko ponad czubkami drzew. Tata mi kiedyś mówił, że to samoloty. No, ale takie długie? Tym to latać to szaleństwo. Handluj, co ty masz do sprzedaży w ogóle? Przestawiam zawijaski. Pudełko z narzędziami za 200. Blondeka jest? Nie ma, ale masz mapę starej kniei. Szkoda, że ty plandeki nie masz, stary. Oj, szkoda. Co ja ci mogę sprzedać? Nie chcę tego. A, lubię elektryczne i mechaniczne rzeczy, jedzenie, różne takie. Blues. Co ja ci mogę sprzedać, to cholery jasnej. Taśmy na pewno ci nie sprzedam, baterii też nie. Alkohol? Tak dosyć tanio u ciebie ten alkohol. Minus 50? Znaczy, no, minus 50, dobrze widzę. Chciałbym ci sprzedać to. Coś jeszcze. Dwie zapałki na przykład. Dobra, bandaże. Minus 55. Widzę dwie zapałki. Dobra. Trudno. Alkohol poszedł w huk. Mapa starej kmieni. A to tu jest. Kryjówka i ruina. Czyli sporo tego jest. Tu jest barykada. Ale jeszcze mamy tutaj generator. Zamknięte. Mógłbym otworzyć za pomocą wytrychu, a chyba mieliśmy wytrych, czy nie? Oczywiście, że mieliśmy. Skrzynka. Koktajl, materiał! A, wywalimy ci całe paliwko. Ciekawe, czy zginiesz wtedy. Da się to włączyć? Da się! O, popatrz, Piotrek, od razu masz, kurde, lepiej. Antidotum. Jadalne chroni przed trucizną przez jakiś czas. Czy ty masz warsztat ulepszony na max? Nie. Nie masz. Tutaj też już nic nie masz. Piotrze, masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Nie masz. I Piotrka już odwiedziliśmy. Mamy spokój. Mamy spokój. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tu. Jest 11.35, czyli mamy jeszcze sporo czasu. Więc ja bym sobie tu pozwiedzał jeszcze co po nieco. Co nieco. Co nieco po nieco. Tylko tak, sprzedaliśmy mu bandaże. Dobra. Ojej, nie mamy co tutaj zostawić.
Chodź, kurde. O kurwa, jest ich więcej. Nie wiem. Tatuś i synek? Trup. O fuck. Co to? Zatruty jesteś, zatruty. Wzrok, twój wzrok jest gorszy. O nie! Nie! Ile HP ucieka? Ja umrę. Dobra, wracam, pierdzielę to. Rzucamy Piotrka. Dobra, żyjemy. Szukaj gwoździe, kamienie. Dobra. Musimy znaleźć drogę. U, co to za jajo? W środku chyba coś pływa. Standard. O, to jajko ma wartość 60. Teraz, dobra, będziemy pamiętać, że to jest tu. Niedaleko nas w sumie. Kurwa, nie. Studnia aktualnie jest sucha, nie. Dobra, żyjemy chyba. Wrzućmy to do pieca. 420. Stół warsztatowy, ulepszy warsztat. Możemy to ulepszyć. To ulepszajmy. Pistolet. Ale jeszcze musimy to ulepszyć niestety. Aż możemy koktajle mołotowe robić i ulepszenie inwentarza. Czyli oczywiście, że inwentarz. O, dużo nam to dało. Całe dwa paski. Czy ja mogę to zjeść? Mogę. To daje nam staminę. Serio? Nie no, ja muszę użyć tego bandaża. Wiem, że sprzedałem jeden, ale... No muszę. Muszę, bo będzie buba. Wracamy jeszcze tam. Musiałem odchrząknąć, więc się wyciszyłem na wszelki wypadek. Ja tak mam często. Tylko się ostatnio się... Zrobiłem strasznie chorowity. Byle gucio mnie złapie, już jest problem. Co to? Kapliczka. Tu chyba już ją widzieliśmy, prawda? Nie. Już druga kapliczka. Jakiś samochód. Coś słyszę. Chuj, wurf. No, pułapka zarośnięta. Specjalnie na mnie czekała. Specjalnie na mnie czekała. Boże, jak to dobrze, że dzisiaj będę miał wolne. Nie mam wytrychu. Nie. Cóż tu jest? Ile drewna? Ile drewna? Coś mi się wydaje, że dzisiaj będę grał wieczorem w Darkwooda i to dosyć długo. Serio, ta gra mnie tak wciągnęła. Tak mi się zaczęło to podobać, a naprawdę kiedyś tej gry nie znosiłem. Znaczy, inaczej. Fabułą zawsze bardzo lubiłem tą grę. Fabułą, no ogólnie interesowałem. A nie bij mnie, gnoju. Z kija masz.
Drugi raz z kija masz. Kija. Z kija. Nie żyjesz, nie żyjesz. O ty gnoju. Boże, znów chrypa. Serio, nie wiem co mi jest. Właśnie, i skapnąłem się, że na kontrolu jest unik. Prób, przeszukaj. Antidotum. No, rychło w czas. Rychło w czas. Mam kij. Drugi. Dobra, będziemy wiedzieć, że to jest tu mniej więcej. Co to jest? Wielka dziura. Naprawdę wielka dziura. Ja tam mogę wpaść? Chyba nie. Na szczęście, nie? Czy coś tu jest? Chyba też nie. Ciemno. Wielka dziura była gdzie? Tu była wielka dziura. Dobra, koło wilka jest też drewno. To nie jest wilk. Byli ludzie. Gdzie to było? A, to jest ta kryjówka. Dobra, wiem. Wiem, wszystko wiem. Ja wszystko wiem już. To sobie położymy. Drucik mamy tylko jeden. Nie jest za dobrze. Benzynę zaniesiemy tam. Zarodek możemy tu zostawić. Drewno weźmy tam. Jestem ciekaw, kiedy pierwszy raz się wpieprzę we własną pułapkę. Na przykład tu. Serio. Jestem ciekaw. Dobra, zalejmy agregat, bo widzę, że pod tym względem jest trochę lipa. Lej, lej. Waha droga teraz. Ej, tak jeżdżę na gaz, aczkolwiek i gaz poszedł tak dużo do góry, że ja pierdzielę. Szkoda gadać. Instyr jest pusty, dobra. Ciebie też napełnimy. Ryba piła. Znaczy, do warsztat piła. Co tu się dzieje? Burza? Deszcz? Nie ma miejsca, żeby to zrobić? Na jakie masz miejsce? Mało benzyny. Oż ty gołganie. Jeszcze jest jedna benzynka. Dobra, zostawmy ją właśnie tu. Ta, zanosi się na deszcz. Siedemnasta dopiero. Dopiero 17, wiecie co? Może sobie zróbmy kolejną deskę z gwoździami. I może byśmy ją ulepszyli? Więcej gwoździ, utwardzenie. Więcej gwoździ. I tu... byśmy sobie też naprawili ten przedmiot. Jednak te deski to są deski. Tam coś lata. Ej, nie używaj mi tego. Deski to ty włóż, tam gdzie były. Zrób sobie bandaż. Tych szmatek też za wiele nie mamy. Tych szmatek to my za wiele nie mamy. No może mi się jeszcze napierdzielać, ale... gdyby nie było tak ciemno.
Gdyby nie było tak ciemno. Dobra, moi drodzy, ale znów nockę zobaczymy w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram, Discorda, jak i zapisy na whitelistę do Minecrafta macie oczywiście na stronie spookyshiro.pl. A tym razem trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!